Ależ wyglądam kwitnąco. Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Słuchajcie, mamy sobotę, godzinę 10:16 i wiecie, gdzie ja jadę? Na festiwal roślin. Ja to po prostu uwielbiam siebie. Nie kupuję roślin przez rok, potem wczoraj kupiłam, dzisiaj mam w planach, ale zdecydowałam się iść pierwszy raz na ten festiwal, dlatego że widziałam, że tam jest alokazja frydek variegata. Alokazja frydek jest ogólnie moją ulubioną rośliną, więc jak zobaczyłam, że jest, bo normalnie w takich sklepach z roślinami to ona jest bardzo droga, a na festiwalu zawsze jest tak, że one są dużo taniej. Wcześniej nie byłam, dlatego że też słyszałam różne opinie, że tam te rośliny są w słabym stanie i tak dalej, ale ja muszę sprawdzić. Jeszcze widziałam, że jest syngonium variegata, co prawda już mam, ale mogę mieć dwie sztuki, myślę, że tak. Więc zobaczymy. Oczywiście, kurczę, jest to w czasoprzestrzeni, więc żeby tam dojechać, trzeba jechać przez zoo, a jest sobota, więc sobie wyobrażacie, jak właśnie stoimy w koreczku pięknym i że niby jesteśmy już blisko, a jeszcze 10 minut, więc jak będzie coś fajnego, aha, bateria mi pada, no jak zwykle, Martulka przygotowana. Dobra, naładuję sobie i zaraz się widzimy. Patrzcie, no to udało mi się. Co prawda nie są super tanie, bo dalej kosztują 180 zł, ale znalazłam takiego najpiękniejszego. Jestem tak zadowolona, no nie mogę. Normalnie. Wiesz co, to jest twój prezent na chłopaka. Dzięki. Nie, no żartuję, ale no jest piękny. Nie, nie kupiliśmy. Wiecie co, weszliśmy w złą alejkę, bo tu są wszystkie kolekcjonerskie. Tu mamy Mojito. Wiem, że się tak nie mówi. Tak mojito i on jest, słuchajcie, po 33 zł i tu jest, no dobra, ten akurat jest taki marny, ale zobaczcie, jaki on jest gęsty, więc no nie mogłam sobie odpuścić. Tutaj widzę dalej alokazję. Nawet nie zdążyłam Wam nagrać, co dzisiaj robiłam, ale to są takie zapiekane rollsy z cukinii. Dobre? Bardzo dobre, ale co jest w środku w końcu? Nie powiem Ci, co jest w środku. Powiedziałeś, że dogadaliśmy się, że ricotta, której nie kupiliśmy. Tak, bo ja mówię do Alana, wiesz, co jest w środku, no, Alan mówi, no pewnie ricotta. Ja mówię, no dokładnie, ta, której wczoraj jednak nie kupiłam. Więc takie, wiecie, rollsy zapiekane z cukinii nie są niczym nowym, ale właśnie bardzo często do tego jest używana ricotta. A jak wiemy, ricotta nie ma satysfakcjonującego nas makro, więc wymyśliłam inne rzeczy, które można wsadzić do środka, żeby całość tego, to jest jedna porcja, miała, to ma chyba 35 gramów białka, a jest wegetariańskie, więc milutko. Ojejku, jak ja już dawno nie byłam tak pomalowana, ale bardzo mi się podoba ten makijaż. Nagrywałam go w ramach współpracy z Eveline Cosmetics i z ich nową taką gamą Choco Glamour. I jest to współpraca na Instagramie, więc mam nadzieję, że fajnie wyjdzie ta rolka, bo dopiero co skończyłam. Ale też te produkty do ust, w sumie taka pomadka winylowa. Sztosik, bardzo ładnie to wygląda. Tak samo ten produkt kremowy, ten bronzer. Jak ja go pierwszy raz nałożyłam, to mnie aż zatkało, bo to się samo blenduje, to jest tak przyjemne. No i też wydaje mi się, że ten chłodniejszy kolor wcale aż taki ciepły nie jest, więc bardzo fajnie, bo ten drugi już faktycznie jest taki bardzo ciepły, ale ten pierwszy moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, bo nie mam żadnego suchego bronzera, mam tylko ten mokry. Więc tak to wygląda. Ja Wam nie zrobiłam unboxingu albo hola z tych roślin. Więc może, żeby chwilę odpocząć od tych wszystkich kamer, to od tych wszystkich świateł, to Wam pokażę, na co się ostatecznie zdecydowałam. No dobra, jestem. Więc tak, ostatecznie piłam jeszcze raz Aglaonemę Marie
to jest ta aglaonema, którą ja mam teraz w tle do tych filmów, co nagrywam tam przy swojej toaletce. Tylko że ta jest mniejsza i za nią dałam 37 zł. Ja pamiętam, że ja za tą swoją zapłaciłam wtedy chyba jakoś 60 zł, ale ona też była trochę większa niż ta, a aglaonemy mają to do siebie, że one są raczej proste w uprawie i też akurat ten gatunek nie potrzebuje aż tyle słońca, co na przykład inne, które mają jaśniejsze ubarwienie, więc stwierdziłam, że wezmę sobie tą. Jak ja zobaczyłam Syngonium Mojito, no to po prostu oszalałam. Ja kiedyś miałam takiego babyka i ja niestety muszę się nauczyć, żeby nie kupować babyków, bo mi babyki umierają. Po prostu. Ja muszę mieć bardziej ukorzenioną roślinę, żeby mi to przetrwało. I to kosztowało 33 zł. A ja kiedyś za tego babyka chyba zapłaciłam 99 zł. Więc bardzo fajna cena. Oczywiście to, po co pojechałam. Po prostu kocham. Ogólnie frydek jest moją ulubioną rośliną. Nie ma piękniejszych roślin niż alokazja frydek. No i jak ja zobaczyłam na tych zdjęciach od nich, że jest frydek, co to jest? Wariegata? No to oszalałam. I teraz one są, występują w różnych takich, wiecie, jungle i tak dalej czasami, ale one są dużo, dużo droższe niż 180 zł. Więc zaryzykowałam i stwierdziłam, że dobra, biorę. Tutaj już nawet jeden listek wyrasta. Stawiam, że ten pójdzie szybciej niż przyszedł tutaj do tego domu. Dlatego, że jak widzicie, już trochę się kładzie, ale damy radę, więc myślę, że chyba go postawię obok tego klasycznego frytka. Myślę, że one ładnie by razem wyglądały. Na razie wam postawię tutaj, żebyście mogli przy bardzo podziwiać. Oczywiście one jeszcze muszą przejść kwarantannę, ale teraz tak szybko wam pokazuję. No i zdecydowałam się też wziąć Xanthosum malindeni. Ona kosztowała 55 zł i zobaczcie, jaka ona też jest spora. Ja mam, o widzicie ten usychający liść? To jest właśnie też Xanthosuma. Tylko, no tam już muszę obcięć, ale już rosną ładne listki, więc no wiecie, zbliża się jesień, więc trzeba zacząć odwalać. A tu mamy taką ogromną i też zastanawiam się, czy nie dać jej tam razem i tam będzie po prostu las Xanthosumy połączonej tutaj z tym filkiem i tam z tyłu jeszcze jest taki schowany zamiakulka, no bo on dużo światła nie potrzebuje, więc tam sobie radzi. I myślę, że to fajnie by tam na lodówce wyglądało, a jak nie, to jeszcze coś wymyślę, mam tam jeszcze miejsce. No, coś wymyślę. I miałam kupić jeszcze jedną taką monsterę pnącze, to jest, niektórzy na to mówią epipremnum pinnatum, zależy, ale stwierdziłam, że nie, dobra, nie biorę, bo ja miałam kiedyś i mi umarł, ale i poszłam odłożyć, nie? I jak wraca i mówię do Alana, nie, dobra, już nie biorę, bo to już i tak tyle pieniędzy, nie. I poszłam z jednym i wróciłam z drugim, bo zobaczyłam, że znalazłam alokazję melo. Ja kiedyś też chciałam tą alokazję melo, ale przez to, że jest to alokazja, ogólnie na alokazję mówi się, że to są samobójcy i że... Jak? Eutanazja. Aha, na alokazję mówi się eutanazja, właśnie. Ja już nie wiem, co ja gadam. I bałam się trochę ją kupić, bo ona była... Oj, chciałabym powiedzieć tak 2-3 stówy kosztowała, albo i nawet 350, no i stwierdziłam, że dobra, nie, i słuchajcie, ja ją kupiłam za 65 zł. Czajcie to, 65 zł, ona ma po prostu tak piękne, grube, takie, no patrzcie na to, patrzcie na te liście. No przecież to jest arcydzieło, więc jestem bardzo podekscytowana, bardzo się cieszę, że jednak tam poszłam, bo powiem wam też, że jak tam szłam, już jak stanęliśmy autem i szliśmy, to wszyscy wracali tak zarośnieni, że myślę, nie, no na bank już nie będzie. I mówię do Alena, dobra, rozdzielamy się, bo ja muszę znaleźć moją alokację, po to, po co przyszłam. No i Alan znalazł, napisał mi na Messengerze, że znalazłam, no i poleciałam tam, wybrałam sobie, no i później już, wiecie, na spokojnie sobie chodziłam, faktycznie było bardzo dużo ludzi. No i oczywiście to jest taki festiwal, który jest w różnych miejscach w Polsce, więc tam możecie sobie wejść do nich na Facebooka jako Festiwal Roślin i oni mają tam wszystkie wydarzenia spisane, w jakich miastach są. No i powiedziałabym, że te faktycznie rośliny są tańsze. Ja wcześniej nie byłam na tym festiwalu, dlatego że bardzo dużo się mówiło o tym, że te rośliny są w bardzo złym stanie. No i to, co ja powybierałam, no to jak widzicie, są w dobrym stanie.
nie są ani przelane, ani nic się nie działo. Powiedziałabym, że w takim oszą, w obi i tak dalej te rośliny są w gorszym stanie niż na tych festiwalach. Może też dlatego, że ja byłam na samym początku, dosłownie 2 godziny po otwarciu, a gorzej jest już, nie wiem, w niedzielę przy samym końcu. Nie mam pojęcia, ale ja jestem zadowolona i myślę, że na pewno jak będzie kolejny raz, to też pójdę, bo fajnie. Tyle było tam roślin, że po prostu można było chodzić i chodzić, więc no jak ja mam wrócić bez niczego. A już mi tyle się udało nic nie kupować. No trudno. To co chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że zastanawiałam się na ostatnich vlogach, czemu moja skóra jakoś tak inaczej wygląda. I wiecie, co ja ogarnęłam? Że mam włączone wygładzanie twarzy w tym aparacie. I ja kompletnie nie zauważyłam, kiedy ja to musiałam kliknąć, więc pokażę Wam. Tak wygląda moja skóra z tym wygładzaniem, a tak wygląda moja skóra bez wygładzania. Więc jeżeli myśleliście, że ojej, coś się stało, że nagle mam taką gładką twarz, kliknęłam coś nie tak w aparacie, takiej twarzy nie mam. Taką mam. Dzień dobry we wtorek. O, wtorek dopiero, czemu ja myślałam, że jest jakiś czwartek, ale w sumie bardzo dobrze, że nie jest czwartek. Nagrywam dzisiaj foodbook i w ogóle mam taką migrenę. Ale uczajcie, co zrobiłam. To jest taki stir fry. Jako, że właśnie robię to na Findoncie, to chciałam zrobić taką wariację na temat kurczaka z ryżem i brokułami. Tylko w takiej wersji fajniejszej. I dobre jest, nie? Jest naprawdę bardzo dobre i właśnie taki główny temat tego foodbooka to było nie jadę specjalnie na zakupy, żeby nagrać ten film, tylko wykorzystuję to, co mam w lodówce. Więc są tutaj brokuły, są pieczarki, papryka żółta, papryka czerwona, takie resztki, ryż i kurczak, który mi został ze wczoraj, no bo wczoraj nagrywałam też do e-booka rzeczy, więc takie coś się zrodziło w mojej głowie. Myślałam o czymś innym, ale było to trochę podobne do jednego z przepisów, który będzie w e-booku, więc nie chciałam robić takich podobnych, więc zrobiłam coś takiego. W sumie taki ryż po chińsku z kurczakiem też będzie, ale trochę inny, z innymi składnikami, więc no. To, jak chcecie zrobić, to zapraszam na Findoncie, bo w czwartek pojawił się film, dlatego że tam pojawiają się filmy takie tematyczne, powiedzmy, że w czwartki, a w poniedziałki treningi. Aczkolwiek obawiam się, że w ten poniedziałek się nie pojawi, bo nie nagrałam, a zaraz zostanę okres, a jak mam okres, to ja nie funkcjonuję. Więc tyle z moich planów. Dobra, idę jeść. Możecie mi życzyć smacznego. Tak nieudolnie to pokazywałam, więc jeszcze Wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Tak wygląda mój dzisiejszy obiad. Jestem już tak głodna. Patrzcie na tego. To jest masło orzechowe tam w środku. Czy ty myślisz, że ty powinieneś to robić? Myślisz, że tak? Tyzio. Ale dzisiaj na obiad jest makaron, w sumie takie nudle z sosem orzechowo-miodowym, takim lekko ostrym i kurczak do tego, więc zabieram się za jedzenie, bo jestem już strasznie głodna. Ale bardzo podoba mi się to ustawienie, które zrobiłam. To jest film. Tutaj mam zdjęcie, no co prawda do góry nogami, jak to Wam obrócę. Nice. Ładnie to wygląda. To już jest inna rzecz. No dobra, hejka. Czas posprzątać, jak widać. Ja nie potrafię robić jedzenia w czystości, bo ja się tak skupiam na tym, żeby zrobić to sprawnie, że nie zawsze sprzątam w trakcie. Więc teraz czas posprzątać po. I pomyślałam, że po prostu będę sprzątać i sobie trochę pogadamy. No i co? Dzieje się, nie? W internecie. Powiem Wam, że oczywiście obejrzałam film Wardęgi, który chyba w ogóle obejrzała chyba co piąta osoba w Polsce, patrząc po liczbie wyświetleń. I wow. I powiem Wam, że ogólnie ciężko się to oglądało, ale też później oglądałam chyba wszystkie live'y, które Wardęga robił w ciągu tych ostatnich kilku dni. No i ten wczorajszy widać było, że samemu Wardędze jest już ciężko przez to, ile szumu się pojawiło wokół tego tematu, co z jednej strony jest oczywiście dobre, no bo to nie są zachowania, na które powinniśmy przyzwalać i które powinny być normą, ale widać, że właśnie przez to, że ten temat jest tak głośny, to jednak
No też to się bardzo mocno odbija psychicznie i na Wardędze i pewnie na wszystkich ludziach z jego otoczenia. I też się tak naprawdę zastanawiam, czy gdyby nie to, że zaraz są te wybory, czy to też stałoby się takim, nie wiem, politycznym prześciganiem się, kto o tym powie szybciej, kto co zrobi, że to zostało zgłoszone do prokuratury, gdzie już wcześniej nawet Sylwester mówił, że on to zgłosił, więc nie wiem po co jest to wymachiwanie tymi papierkami przy tych wszystkich konferencjach i tak dalej, ale punkty sobie trzeba nabijać, prawda? Tak to wygląda i w ogóle właśnie jeszcze a propos w ogóle tej całej polityki, tych wyborów i tak dalej, zastanawia mnie jedna rzecz, taka, że teraz jest bardzo dużo takich kampanii skierowanych do kobiet po to, żebyśmy poszły na wybory i żebyśmy głosowały i tak się zastanawiam, często jest tak, że facetów nie trzeba przekonywać, a do kobiet muszą być kierowane całe komunikaty, kampanie wyborcze, kampanie w ogóle właśnie takie marketingowe wśród influencerów i tak dalej. Ja nawet dostałam propozycję stworzenia takiego materiału, natomiast ja nie lubię łączyć polityki z moimi treściami, w szczególności jeżeli jest to coś, co miałabym oznaczać jako współpracę i tak dalej, bo po prostu nie jest to coś, z czym czułabym się dobrze, ale po prostu tak zastanawiam się, bo ja oczywiście na wybory idę, tutaj nie ma w ogóle żadnego gadania, po to mam prawo do głosowania, żeby z tego korzystać, szczególnie jeżeli jesteśmy w takim momencie, gdzie naprawdę większość kobiet w Polsce jest niezadowolona z tego, na jakim etapie jest nasze prawo, jak wygląda temat w ogóle rodzenia w Polsce, bezpieczeństwa tak naprawdę. I dziwi mnie to, że właśnie kobiety nie chcą, jeżeli tak faktycznie jest, korzystać z tej możliwości zmiany. I teraz oczywiście pierwszy aspekt, który zawsze się włącza, bo nie ma na kogo głosować. Słuchajcie, nigdy nie będzie idealnej partii. Nigdy nie będzie takiej partii, z którą będziecie się zgadzać w 100%. Ale czy to oznacza, że musimy przyzwalać na rozmawianie o kobiecych sprawach starszym panom w Sejmie czy tam gdziekolwiek? No nie. Zawsze można wybrać, powiedzmy, że to mniejsze zło i ja kompletnie nie siedzę w polityce i ja tutaj nie przyszłam wam mówić, na kogo wy macie głosować. Ja tutaj przyszłam powiedzieć wam, żebyście po prostu poszły zagłosować i żebyście nie zasłaniały się tym, że nie ma na kogo głosować, bo zawsze jest ktoś, kto chociaż w jakimś tam stopniu będzie odpowiadał waszym ideologiom i waszemu spojrzeniu na świat. I właśnie na tych ludzi powinnyśmy głosować. I dwie kwestie jeszcze związane właśnie z głosowaniem, to po pierwsze sprawdźcie, gdzie jesteście zameldowane do głosowania, żeby później nie było, że nie możecie głosować, bo to można zmienić online, więc nigdy nie musicie dzwonić. Możecie to zrobić albo przez tą apkę Mój Obywatel, czy jakoś tak, albo przez profil zaufany, więc jest to bardzo szybkie do zrobienia. A będziecie mieć pewność, że możecie zagłosować tam, gdzie akurat w danym dniu będziecie. No i druga kwestia, która też jest bardzo ważna, o której ja się też dowiedziałam z oczywiście internetu, to, że podczas tego głosowania na Sejm i Senat będziemy też dostawać taką kartę referendum. I jeżeli nie chcecie brać udziału w tym referendum, to musicie powiedzieć, że nie chcecie i musicie zobaczyć, jak pani czy tam pan wykreśla was i zaznacza, że wy nie braliście udziału w referendum. Dlatego, że jeżeli weźmiecie to referendum i tak na przykład nic nie zaznaczycie, że będzie pusty głos, to dalej wlicza się to w tą ogólną pulę głosów, która tam musi być jakaś, żeby to miało sens. Więc chodzi tutaj o to, że jeżeli nie chcecie brać udziału w referendum, ja tutaj nie mówię wam, czy macie brać udział, czy nie, to po prostu musicie przypilnować, żeby nie wziąć karty i żeby było zaznaczone, że wy nie wzięliście udziału w tym referendum. Tak widziałam, że tłumaczyli ci mądrzejsi ludzie, jak to zrobić, żeby to miało sens, więc przekazuję to dalej, jeżeli o tym nie wiedzieliście. Ja oczywiście nie mam zamiaru wam mówić, na kogo macie głosować. Jeżeli nie wiecie na kogo, no to są te takie quizy, ankiety w internecie, które możecie sobie zrobić i wam pokażę,
do której partii jest Wam najbliżej. Ja też sobie takie coś zrobiłam. No i w sumie będę głosować na tą partię, o której myślałam, że będę głosować, bo tak też mi wyszło w tej, nie wiem, ankieta, no w ankiecie, można tak powiedzieć. Ja wiedziałam, że to tak skończy, że ja zacznę tutaj sprzątać i gadać z Wami i będę to sprzątać w tragiczny sposób, ale w sumie poodkładałam te wszystkie rzeczy, bo reszta tutaj cała, która jest rozłożona, jest do zmywarki. Dobra, Alan już wraca, więc ja też się zaraz zabieram. I powiem Wam szczerze, że w ogóle jak tak zaczynam o tym myśleć, to jestem przerażona, bo zobaczcie, ilu influencerów pisało do tak młodych dziewczyn. I teraz sobie przełóżcie to, ile takich randomowych ziomków musiało pisać do takich młodych dziewczyn, skoro w jednej takiej małej grupce jest aż tyle osób. A co jeszcze jest bardziej przykre, to pojawia się bardzo dużo takich filmów dziewczyn, że no tutaj od razu zainteresowała się tym prokuratura, a kiedy one to zgłaszały i to dotyczyło ludzi, którzy nie są znani, to już prokuratura nie była taka skora, żeby pomóc jakkolwiek. Więc jest to w ogóle straszny temat, strasznie ciężki temat w ogóle do rozmawiania. I z jednej strony chciałabym wierzyć, że ta sytuacja sprawi, że właśnie policja będzie bardziej skłonna pomagać ofiarom. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, ale chyba nikt nie sądził, że to będzie aż tak mocne. A patrząc na to, że to jest dopiero początek, zobaczymy. Tak się zasiedziałam z tym montowaniem, że nie ogarnęłam, która jest godzina, więc zmywam już makijaż i lecę spać. Nie wiem, jak tam słyszycie Alana w tle, to gra, więc tam czasami coś gada. Po montażu widzę, że jest to taki film mocno roślinno-pogadankowy, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja Wam życzę udanego weekendu, mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany. I że widzimy się w przyszłym tygodniu, w środę, w nowym filmie. Więc dziękuję bardzo i do zobaczenia.